profesor Krystian Jażdżewski, lekarz, endokrynolog i onkogenetyk jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. To jest konferencja, która w dużej części opowiada o odpowiedzialności. Na pańskim spotkaniu również była mowa o odpowiedzialności, ale w takim bardzo praktycznym ujęciu, znaczy odpowiedzialności za własne życie i za własne zdrowie. To jeżeli chodzi o Polaków, to jeszcze ciągle mamy dużą lekcję do odrobienia, ponieważ raczej nie przywiązujemy dużej wagi w sensie naszego zdrowia fizycznego, do jakiejś prewencji, do jakichś ewentualnych przyszłych kłopotów. Pan dzisiaj tłumaczył, że warto jednak zainwestować w zajrzenie w siebie, takie genetyczne, żeby zobaczyć, gdzie możemy mieć kłopoty i jak im zaradzić. No, starałem się przekonać, że są narzędzia, które pozwolą przewidzieć zagrożenia i są narzędzia, które pozwolą obejść te zagrożenia, spowodować, żeby to, co złe, nas nie spotkało. Mówimy o badaniach genomowych, o programie badamygeny.pl, w którym analizujemy wszystkie geny odpowiedzialne za powstawanie nowotworów, za dziedziczenie nowotworów. Oceniamy historię medyczną pacjenta, historię rodzinną pacjenta i na podstawie tych trzech elementów jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie jest ryzyko, że zachorujemy na raka piersi, jajnika, prostaty, trzustki, tarczycy, ale przede wszystkim, co zrobić, żeby na ten nowotwór jednak nie zachorować albo żeby wykryć go na tyle wcześnie, żeby dało się go w 100% wyleczyć. Logika podpowiada, że ludzie powinni bardzo chętnie na takie badania przychodzić, sprawdzać po to, żeby zawczasu spróbować jakoś zadziałać. Ale praktyka z kolei podpowiada, że wcale tak nie jest. Program badamygeny.pl wystartował ponad rok temu i zgłosiło się do nas ponad 20 tysięcy osób. Tyle osób z całej Polski. Przebadaliśmy z całej Polski i tyle osób dowiedziało się, jakie ma ryzyko zachorowań na raka i w jaki sposób poprowadzić swoje badania prewencyjne. Na każde 100 osób, które badamy, ratujemy życie 5. Czyli jest 5 osób z mutacją średniego lub wysokiego ryzyka, którym należy się zająć w sposób szczególny. A pozostałe 95 osób to są te, które są raczej zdrowe i raczej nim niewiele grozi, dobrze rozumiem? One mogą być zdrowe, natomiast nie znaczy, że nie zachorują. Cały czas można zachorować na nowotwór, nie mając uszkodzonego genu, czyli nie rodząc się z uszkodzonym genem, ale są inne czynniki środowiskowe czy endogenne, które mogą spowodować, że ten rak się pojawi. Ale dla takich osób, które nie są obciążone genetycznie, mamy powszechne badania prewencyjne, które są wystarczające, czyli mamografia w 50 roku życia, czy kolonoskopia zabezpieczająca przed rakiem jelita grubego w 55 roku życia. Ale jeśli urodziliśmy się z chorobotwórczą mutacją, to jest to dla nas dużo za późno. Większość z nas, już osób z mutacją, w tym momencie jest chora. W związku z tym musimy zadbać o siebie dużo wcześniej i taką kolonoskopię wykonać na przykład w 30 roku życia, w 25 roku życia i powtarzać ją co jakiś czas. Wycinamy wszystkie polipy i raka jelita grubego nigdy nie będzie. Ale trzeba wiedzieć, że jesteśmy zagrożeni. W Polsce jest ponad 2 miliony kobiet, które mają mutacje wysokiego ryzyka i prawie pewność, że zachorują na raka piersi czy raka jajnika. Naszym celem jest znaleźć każdą z tych 2 milionów osób i spowodować, żeby nie zachorowały. Jak to robicie? Dotrzeć do całej populacji 38-milionowego kraju nie jest łatwo. Pierwszy krok to było stworzenie narzędzia, które pozwoliłoby nam przeanalizować wszystkie geny odpowiedzialne za nowotwory i w pełnej sekwencji. To jest badanie genomowe, które w Europie kosztuje około 2-3 tysięcy euro, czyli kilkanaście tysięcy złotych. Koszt nie do przekroczenia, czy nie do osiągnięcia, jeżeli mamy badać dużą liczbę osób. W związku z tym znaleźliśmy taką metodę wykonania tego samego badania, żeby równie czule, równie swoiście przebadać wszystkie geny, ale 20 razy taniej. Czyli jeżeli potrafimy za 600 zł przebadać wszystkie geny, no to w ten sposób jesteśmy w stanie znaleźć osoby obciążone. Do tego zadajemy pytania o życie pacjenta czy pacjentki, czy była w ciąży, czy karmiła piersią, jakie leki przyjmowała i obciążenia rodzinne, czyli kto w rodzinie chorował. Na podstawie tych trzech elementów oceniamy ryzyko, a później zgodnie z rekomendacjami towarzystw międzynarodowych wskazujemy najoptymalny scenariusz opieki. I co więcej, tą opiekę bierzemy na siebie. Jest wielu pracodawców, którzy decydują się na wsparcie swoich pracowników i przekazanie
im voucherów na badanie w programie badamygeny.pl, czyli pracodawca płaci. I w takiej sytuacji, kiedy pracownicy dostają darmowe już wtedy badanie, nic ich to nie kosztuje, korzysta około 50%. Czyli 50%. Czyli nie korzysta również, czyli 50%, nie korzysta 50%. To jest być może ciekawsza informacja. 50%, mimo że badanie jest dla nich darmowe, nie decyduje się na wzięcie udziału w programie, bo boi się wiedzy o zagrożeniu. Nie chce usłyszeć, że za lat 5 czy 10 najprawdopodobniej zachoruje na raka piersi. To jest ta odpowiedzialność, o której mówimy tu w czasie konferencji. To jest ten moment, kiedy musimy wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie i za swoje życie. Możemy coś zrobić, żeby nie zachorować, ale musimy się zmierzyć z tym strachem, i zacząć działać. My we wszystkim pomożemy. My pomożemy zrealizować ten plan, ale z drugiej strony musi być ta chęć współdziałania. To jest też odpowiedzialność za nasze dzieci. Jeżeli się przebadam i zadbam o siebie, to nie umrę w wieku lat 40 czy 45 i nie osierocę swoich dzieci. Jeżeli wiem, że jestem obciążony, to wiem, że to obciążenie mogłem przekazać swoim dzieciom, więc też moje badanie de facto dużo mówi mi o moich dzieciach i również o tym, jak one powinny o siebie zadbać. Ale też wiem z rozmów z różnymi bardzo ludźmi, którzy stawali przed taką możliwością, czy możliwością jakiegoś analogicznego badania, że byłoby to po prostu niezwykle psychicznie obciążającym doświadczeniem. Dowiedzieć się, że no, na 40% pan będzie miał raka prostaty albo raka czegoś tam, mózgu. I teraz co zrobić z tą wiedzą? No 40% może tak, może nie, a już cały czas człowiek żyje w cieniu najgorszych przypuszczeń. Przy wysokim ryzyku zachorowania na raka ma pan dwa momenty w życiu, w którym może się pan dowiedzieć. Albo w momencie, kiedy jest już rak i wtedy ja panu mówię, przykro mi powiedzieć, ale zdiagnozowaliśmy u pana raka prostaty. Albo 20 lat wcześniej, kiedy mówię panu, jest pan zdrowym człowiekiem, zidentyfikowałem wysokie ryzyko, że rak prostaty się pojawi, a teraz powiem panu, co zrobić, żeby się nie pojawił, albo żeby wykryć chorobę wcześniej. Oczywiście nie jesteśmy w stanie w dzisiejszym świecie medycznym spowodować, żeby rak prostaty się nie pojawił, ale jesteśmy w stanie wykryć go wcześniej. Który 40-latek chodzi do urologa lub wykonuje badanie PSA? No żaden, bo jest to badanie, które najczęściej wykonujemy w 60 czy 70 roku życia. I to już jest za późno. I no, jeżeli jestem obciążony, to choruję w wieku lat 40-45. Badanie PSA nie jest dobrym badaniem przesiewowym dla populacji ogólnej, ale jest świetnym badaniem dla populacji wysokiego ryzyka. Jeżeli jesteśmy w stanie rozpoznać chorobę w wieku lat 40, a nie w wieku lat 47, kiedy choroba jest taka, a nie taka, to też nasze ryzyko czy szansa na wyleczenie jest zupełnie inne. A mediana przeżycia, czyli szansa na przeżycie osoby obciążonej jest znacznie niższa, czyli mediana przeżycia osoby bez mutacji jest 16 lat, z mutacją 6 lat. Innymi słowy, szansa, że przeżyje wiele lat z nowotworem, jeśli ma mutację, jest dużo mniejsza niż gdybym jej nie miał. W związku z tym musimy też inaczej pana leczyć, dużo bardziej agresywnie i dużo wcześniej. Warto wiedzieć, jest to stres, kiedy się dowiaduje o obciążeniu, ale równocześnie dajemy panu narzędzie do ręki, żeby sobie z tym obciążeniem poradzić. I tu od razu powiem, że większość osób, ponad 90% pacjentów w ciągu 2-3 tygodni wraca do komfortu życia przed otrzymaniem wyniku badania. Wszystkie nowotwory można wypatrzeć w tym badaniu, o którym pan doktor w tej chwili mówi? W naszym badaniu badamy wszystkie geny związane z jakimkolwiek nowotworem. Czyli jest to i rak prostaty, i rak piersi, jajnika, trzustki, tarczycy, i żołądka i wiele innych, ale nie każdy nowotwór pojawia się na podłożu dziedzicznym. Tylko 25% zachorowań na nowotwory jest związane z genami, z którymi się rodzimy, z mutacjami genów, z którymi się rodzimy. 3/4 zachorowań pochodzi z innych czynników. To są mutacje, które pojawiają się w trakcie życia, czyli nie urodziliśmy się z nimi. Dlatego też trzeba więcej czasu, żeby je nabrać, dlatego też chorujemy później. Lub z innych czynników środowiskowych czy endokrynnych. Ale każdy nowotwór dziedziczny związany z mutacjami wrodzonymi, w naszym badaniu analizujemy, badamy, oceniamy. To badanie jak wygląda? Należy zarejestrować się na stronie badamygeny.pl, wyrazić zgodę na wykonanie badania, wydrukować zgodę i udać się
do jednego z punktów pobrań krwi, takich punktów jest ponad 300 w całym kraju, albo zamówić fiolkę, do której wystarczy napluć i odesłać do naszego laboratorium. Poza tym trzeba wypełnić formularz, w którym wypytujemy o pewne elementy naszego życia oraz obciążenia rodzinne i mniej więcej po 8 tygodniach mamy gotowy wynik. Jeżeli wynik nie jest zbytnio obciążający, to możemy go pobrać ze strony. Jeżeli jest ryzyko wysokie, telefonicznie zapraszamy na wizytę, konsultację lekarską. Nikt złej wiadomości nie otrzymuje pocztą. Jeśli należy, u osób z wysokim ryzykiem należy podjąć natychmiastowe działania, podejmujemy je razem z pacjentem. Życzę sukcesów w takim razie w tej odpowiedzialności zdrowotnej realizowanej przez Państwa w ramach Warsaw Genomics. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan profesor Krystian Jażdżewski był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.